Moi drodzy, no dalej to będę kontynuował. Nie wiem, ile zostało. Możliwe, że pół odcinka, możliwe, że jeszcze jeden cały. No nie wiem, zobaczymy. Więc w razie czego będziecie mieć to podzielone na dwa odcinki. Tego tu wcześniej nie było. Był pilot? Pilot od telewizora. Ukryty łom. Wygląda jak łom przyczepiony do jakiejś drewnianej powierzchni. A jesteś jeszcze? Już pilot się zużył, widzę. Jedyne, co mi się przypomina... Czekajcie, telewizor... Tu nic nie ma. Katy nam powie o tych kołach zębatych i tak dalej. To bez sensu. Ta winda musi mieć nie lada silnik. Może w biurko? O właśnie, biurko. To biurko wygląda podobnie do tego, które widziałam w telewizji. Był pod nim przyklejony łom. Czyli mamy łom. Teoretycznie teraz możemy iść do tej trumny. Tak naprawdę wiecie co, ja nagrywam to przed pracą. W sumie mam jeszcze mniej więcej godziny, żeby się zacząć przygotowywać do pracy. Ale dobra, dam radę. Skończymy dzisiaj Katy Rain. Co to było? To jest ten chłopczyk. A, widzisz? Nie chcę widzieć. Czy widzisz? Tak, dziecko. Widzę. To jest jej syn. Teraz wiesz, kim jestem? Nie podoba mi się to. Chcę do domu. Nigdy nie pójdziesz do domu. Nie pozwolimy ci. Gdy mnie wyrzuciłaś, to miejsce mnie przygarnęło. Wykarmiło mnie. Żałujesz tego, co zrobiłaś? A, czyli to jest dziecko Katy. Nie, nie zrobiłam nic złego. Czuję tylko smutek. Usunęłam część mnie, mając możliwą przyszłość. Część mnie żałuje. Chciałabym, żeby wszystko potoczyło się inaczej. Nie mogłam powtórzyć błędu moich rodziców. Nie wiem. Myślę, że Katy żałuje, że po części tylko żałuje. No na pewno nie mogę powiedzieć, że nie zrobiła nic złego, no bo... Jak nie jestem ani przeciwnikiem, ani nie jestem ktoś, kto jest ogólnie za tym. Zabrakło mi słowa, za mało książek ewidentnie. Tak, no tutaj myślę, że Katy ma bardzo takie duże poczucie winy za to, co zrobiła. Myślę, że ona żałuje, mimo wszystko żałuje, że to zrobiła. Wiecie, no można naprawdę prowadzić dywagacje na ten temat, czy aborcja jest zła, czy nie jest zła, czy zabijamy, czy nie zabijamy. Prawda jest taka, że ludzie powinni sami podejmować decyzję, bo to, czy się zakaże, czy się nie zakaże, jakie to ma znaczenie, skoro to każdy człowiek ma tak naprawdę swoje poczucie winy, swoje wartości na ten temat. Kurczę, naprawdę ciężkie tematy w tej chwili weszły. Nie wiem, czy to jest dobre na taką grę. No ale cóż. Dobra, część mnie żałuje. Nie zmieni jednak przyszłości. Czas, bym dała ci odejść. O. Brawo, brawo. To cię bawi? Dręczenie ludzi? Patrzenie, jak się biją? O nie. Naszą jedyną radością jest patrzenie, jak wypalasz swój ból i podnosisz się z popiołów.
Jo, jakże się podniosłaś, Kati. Jesteś taki, jaki jesteś. Jeśli jesteś taki ze mnie zadowolony, puść Elin do cholery. Dobrze, oto mały sekret. Elin Summers nigdy nie była naszym celem. Dusze jej natury są dla nas jak tłuste, małe prosięta. Ciągle się wymykają. Interesują nas tylko ci, którzy naprawdę pragną naszego przyjęcia. Ludzie tacy jak ty, Kati. Tylko to, co chore, potrzebuje uzdrowienia. Możesz się odpieprzyć? Nie jestem jakąś zepsutą zabawką, którą możesz się pobawić. Czy ty akceptujesz, czy nie? Czy to akceptujesz, czy nie? Jesteś uzdrawiana, Kati. A potem następuje upadek. Upadek? I symbole. Pospiesz się, uzdrowicielko. Ścieżka jest pusta, ale twoja bańka zaraz pęknie. Muszę się stąd wynosić. Obraz. Wygląda jak obraz Lily z domkiem nad jeziorem. Mamy w ogóle cokolwiek? Na jedynkę już nie możemy. Cholera, złamała się. Nie mogę zejść na dół. Na dwójkę? Czyżby? Czyżby na dwójkę? Tu się chyba nic nie zmieniło. To chyba jedyny sposób, żeby się stąd wydostać. No to... Dobra, tak, no to dajesz. To chyba jedyny sposób, żeby się stąd wydostać i Katie ma w dupie. No nie wiem. Zawsze... Chyba wiem. Możemy teoretycznie użyć tych lin. Zresztą ona powiedziała, że może być użyta jako lina. Dobra, co teraz? Nie wierzę, że to robię. Wyszła. Ty, wszystko popsułaś. Dlaczego tak nas nienawidzisz? Co ci zrobiliśmy? Cała zabawa w lustereczko robi się męcząca. Muszę przyznać, nie odpuszczasz. Znowu ty, mam dość tej twojej gadaniny. Cała zabawa w lustereczko robi się męcząca. A ja się już nie boję. Wiem, czym jesteś. Jesteś tylko małym, przestraszonym dzieckiem, który nie ma już gdzie się schować. A teraz zejdź mi z drogi. Nie! Wyglądasz trochę blado. Nie. To ja jestem oryginałem. Ja! To nie może być prawda. O. Zabrakło mi słów. To ci nowość. Raz kozie śmierć. Aha, grobowiec. Pocztówka. Co jest na pocztówce? Co stało się wcześniej, musi stać się ponownie. Catherine Rain, Lake Crossover, Las Conwell. A jeśli... Te groby można wciskać jak guziki. Nie wiem, to wydaje mi się, że trzeba zrobić... Cholera, chyba wcisnęłam niewłaściwie. Kurde, naprawdę? Ja nie pamiętam. Serio. Czekajcie.
Najpierw tu jest żona, tu jest ten główny pastor, tu jest jego syn, tu jest Isaac. Chyba, że wciśniemy Isaaca i te dwie osoby, które były powyżej. Jeżeli nie, no to zostaje tylko i wyłącznie matka, ojciec i syn. Nie? Chyba, że jeszcze tak. Kurde. Ale tego na dole to ja nie pamiętam. O, coś się udało. Wiecie co, tak w sumie na ślepo to wszystko zrobiłem. Ryb prowadzi w dół. Ale pomyślałem, że te kulki takie, te trójkątne. A, cholera. Jeszcze trochę, Kathy. Dasz radę. Dobra, jesteśmy na strychu. Czy my już wyjeżdżamy? Wyjście. O kurde. O kurde, wychodzimy. Wychodzimy z otchłani. Chyba się udało. Moja głowa. Jakbym miała najgorszy kac świata. Muszę się skupić. Spal je wszystkie, Kathy. Spal je wszystkie. Łąka kwiatów. Wytrzy jest zbyt wilgotne. Nie zdołam ich podpalić całą zapalniczką. Mamy coś jeszcze? Rozcieńczalnik. Tyle powinno wystarczyć. Dobra, mamy zapalniczkę. Ja bym jeszcze zapalił. Nie potrzebuję ich do odżarzania się. Ja bym jeszcze zapalił i petem. Pik. Cholera, silny zapach. Cholera. Powinnam trzymać się z daleka od tego dymu. O, Kathy, ale ty masz dobrą fazę. Połóż się na sam dół. O. Cholera, muszę się stąd wydostać. Tylko i wyłącznie mamy trasy. To koniec, zakończenie. Był Nathan. Tu jest ten dziadek ze szpitala. Oh fuck. Babcia. I Elin. Elin odzyskuje świadomość. Udało jej się. Wszystko wraca do normy. Dzięki Bogu. Tutaj jesteś, dziewczyno. Samoloty latające. Latające samoloty. Hej, what? Shiro, co ty gadasz? Latające samoloty nie może być. Samoloty jeżdżą, nie latają. Będzie jakiś epilog. Rozległy pożar w lesie Conwell. Nie znaleziono jeszcze jego źródła. Jednak według ostatnich doniesień ogień został skutecznie zagaszony. Przyczyniło się do tego głównie miejscowe jezioro, które zapewniło dość wody, by ugasić płomienie. Oddaję ci głos, Mark. Dzięki Bogu, nic ci nie jest. Wróciłaś. Martwiłyśmy się o ciebie. O Boże, nic ci nie jest i...
Chyba nie, ale czuję się inaczej. Tak? Długo byłaś nieprzytomna. Pamiętasz coś? Isaac chyba coś mi podał. Zakręciło mi się w głowie i zrobiło słabo. Zaprowadził mnie do lasu. Pamiętam dźwięk pośród liści i przeszywające zimno. Coś też dziwnie intensywnie pachniało. Nie jestem pewna, co było potem. Wszystko było niewyraźne. Ale pamiętam ten okropny sen. Wiesz, jak te koszmary, kiedy masz gorączkę. Coś mnie goniło. Udawało mi się wymykać, ale cokolwiek robiłam, to było za mną. Brzmi strasznie. Bo takie było. Potem pamiętam, dopiero jak obudziłam się na tej kanapie. Cieszę się, że nic ci nie jest i przez jakiś czas było strasznie. Tak, Mary Elizabeth wszystko mi opowiedziała. Znalazłaś mnie i aresztowano Isaaca. Biedaczysko. Dzwonił szeryf, coś się stało, gdy cię nie było. Co się stało? Czyżby Isaac powiesił się? Witaj w domu, synu. O, fuck. Isaac się powiesił. Czyli jednak. Widać, w końcu ruszyło go sumienie. Mimo wszystko, co zrobił, szkoda mi go. W pewnym sensie też był ofiarą. Przynajmniej nikogo już nie skrzywdzi. Więc to naprawdę pożegnanie. Jakaś głupia część mnie myślała, że jeśli dowiem się prawdy, znów będę blisko niego. No i w sumie tak było. To nie takie głupie. Wszyscy szukamy miłości w najdziwniejszych miejscach. To nierozerwalna część ludzkiej natury. Kiedy zaczęłaś tak filozofować i... Mówiłam ci, czuję się inna. Ja też. Wiesz, mimo wszystko, myślę, że tworzymy całkiem niezłą drużynę. Naprawdę tak myślisz? No, nie licząc tego, że dałaś się porwać. Następnym razem tego nie rób, dobra? Zaraz. Będzie następny raz? Blokowane osiągnięcie, znam ten ból. Cathy Rain, produkcja Cliff Top Games. O, kochani, udało nam się skończyć Cathy Rain. Jeszcze tylko Moonlighter do skończenia i mamy kolejne serie zakończone na naszym kanale. Nie, naprawdę, co mogę powiedzieć o Cathy Rain? Kochani, gierka bardzo fajna. Naprawdę taka do... No, w ogóle dźwięki na licencji Free Sounds Org. Ogólnie gierka naprawdę bardzo taka fajna do pogrania samemu, żeby zobaczyć, czy te zagadki... Oczywiście jak już to obejrzeliście, to raczej sobie tego nie przejdziecie sami. Ale fabularnie bardzo fajne. Mało wytłumaczyła nam gra, czym w ogóle było to dimension, że tak powiem, że ta pustka, w której znajdowali się nasi bohaterowie przez pewien czas. Co się stało dziadkowi? Dlaczego ludzie po prostu się wyłączali, nic nie mówili, stawali się warzywami po spotkaniu właśnie z tym oczyszczeniem przez Isaaca? Myślę, że to nie tylko Isaac robił oczyszczenie, tylko ogólnie nawiedzały nas myśli i sny tego wszystkiego z tej czeluści właśnie. Myślę, że w sumie mogło to być... po części takie oczyszczenie duszy ze swoich cierpień czy grzechów, tak jak właśnie dziadek był na wojnie, zabijał ludzi i tym podobne. Myślę, że mogło to go przytłoczyć i gdy w końcu sobie uświadomił to wszystko, co złego zrobił, ile ludzi zabił, ile tak naprawdę złego
wyrządził, mimo iż to w sumie nie była jego decyzja taka stricte, on dostał rozkaz, to robił. Myślę, że przez to dziadek mógł po prostu się wyłączyć. Dopadły go wszystkie właśnie wyrzuty sumienia z tego powodu, z tego, że nie udało mu się Kati również uratować. Wszystko zobaczył to, no i się po prostu wyłączył. No bo jak inaczej można tłumaczyć to, że Kati sobie w sumie poradziła z tym wszystkim. Dała radę zmierzyć się ze swoimi słabościami, dała radę wybaczyć i w sumie jej też wybaczono, przynajmniej ona tak myśli, bo wątpię, żeby uzyskała to wybaczenie od matki. Po prostu tak naprawdę ona sobie to podsumowała, tak naprawdę, że wszystkie jej te czyny wobec matki były dla matki dobre i dla niej dobre. W sensie ona sobie zaczęła robić krzywdę, zaczęła być agresywna i tak dalej. No jedyne, co mogła zrobić, naprawdę oddać ją do zakładu psychiatrycznego. No. Inaczej się tego zrobić nie dało. I tak naprawdę, gdyby zostawiła matkę, mogłoby się to definitywnie inaczej skończyć. Matka mogłaby albo zabić Kati, albo sama siebie po prostu, sobie sama zrobić krzywdę. I dlatego Kati sobie to podsumowała i tak naprawdę stwierdziła, że matka by jej wybaczyła, że to matka jej powiedziała, że jej wybacza. Było tak naprawdę czysto matematyczne działanie w jej głowie, które dało wynik, tak? Jest prawdopodobieństwo, że matka by ci wybaczyła. No chyba, że naprawdę to było jakoś powiązane, ale wątpię. Jeżeli tak idąc na chłopski rozum, to wszystko były majaki. Majaki, które... Takie trochę jak ayahuasca w sumie. Z plemion afrykańskich? Nie, to nie były chyba plemiona afrykańskie. Mniejsza. W Green Hellu bodajże ayahuasca występowała, ale ayahuasca jest normalnym takim narkotykiem, który właśnie powoduje halucynacje i różne wizje. I myślę, że tutaj te czerwone właśnie kwiaty miały za zadanie tak naprawdę połączyć ten cały świat z tym wszystkim, z tym naszym realnym światem, z ich realnym światem. W sumie to nie jest nasz realny świat. Ale miały właśnie za zadanie ułatwić przeanalizowanie swojego życia, które się do tej pory prowadziło. I tak naprawdę to, czy wyjdziemy z tego cało, czy jednak właśnie pogrążymy się w smutku i w tym wszystkim, decydowało to, czy damy radę przeciwstawić się swoim lękom i tym podobnym. No i jak widać, Katie się to udało. Katie się to udało, udało się poznać poniekąd prawdy. Nadal wydaje mi się, że te majaki to były tak naprawdę tylko i wyłącznie myśli Kati, że żadnych tak naprawdę tutaj tych wizji nie było, czy wizje były, tylko nie było tego świata, tylko to było właśnie wszystko w głowie Kati. Zresztą ten nawet mężczyzna w czerwieni, zauważcie, że tam wszędzie występuje kolor czerwony. Czerwony, tak jak właśnie kwiaty tej roślinki, która powodowała różne halucynacje. No i widzimy również, że ojciec Kati żyje. Bo w sumie o tym nie wspominałem jeszcze. Ojciec Kati żyje, jest w Meksyku, ma nową rodzinę. Nie wiemy o nim nic. Kati na początku wydawało się, że ta pocztówka miała napisane, czy wydawało się, no było napisane. Było napisane, że on jej nienawidzi i tak dalej, że to była najlepsza decyzja w jego życiu. A potem, podczas upadku ojca, dowiadujemy się, że jednak Kati sama sobie wmawia, że może jednak nie, że ojciec na pewno żałuje. To jest tak jak czasem przy zerwaniach z dziewczyną. Na początku myślicie jedno, a potem w głowie na pewno nie, ona żałuje tego, tylko teraz nie chce się odezwać. Naprawdę o tej grze pod względem, pod aspektem psychologicznym można wiele, wiele sobie przeanalizować i tak naprawdę dopiero teraz, mając czas na to, mając chwilę, jestem w stanie wycisnąć z tej gry, co jest najlepsze, czyli właśnie cały ten aspekt psychologiczny, że ta gra tak naprawdę z tymi zjawiskami paranormalnymi to ma niewiele wspólnego, tylko to po prostu w 90% jest wszystko wymysłem w głowie, w ludzkim mózgu, który sobie tłumaczy jakieś rzeczy
właśnie takimi wizjami. Nie wierzę nadal, że coś w tej grze jest paranormalnego. To są jedynie tak naprawdę, przynajmniej moim zdaniem, aspekty tych czerwonych kwiatów, które dają jakieś wizje. Zresztą widzieliście, jakie było skupisko tego wszystkiego. I dlatego właśnie dziadek Katy stwierdził, że zniszczenie tych kwiatów raz na dobre z lasów Conwell pomoże oderwać ten Dimension z ich realnego świata. Dobra, czy polecam tą grę? Tak, jak najbardziej polecam, aczkolwiek no, gra nie jest regrywalna, więc jeżeli dotrwaliście już do tego momentu, to raczej tej gry nie kupicie. No chyba, że sobie sami chcecie spróbować, no ale mówię, do sensu osobiście nie widzę. Ja również oglądam niektóre filmy na YouTubie niektórych twórców. To w sumie bardziej oglądam niż gram, co jest śmieszne. No teraz troszeczkę się to zmieniło, odkąd prowadzę kanał, ale wcześniej było właśnie tak, jak powiedziałem. I powiem wam szczerze, że no, ja raczej bym już nie sięgnął po obejrzeniu serii właśnie po Katy Rain, no bo niektóre zagadki są irytujące, niektóre są fajne, naprawdę, no niektóre są ok. Właśnie, można podzielić w sumie tutaj zagadki na trzy aspekty. Złe, ok i bardzo dobre. No złe to na przykład właśnie jak z tym łańcuchem, no to trochę głupota, już takie przedłużenie gry na siłę, no żeby to jeszcze było, nie wiem, typu znajdź to. Zagadka ze skrupami była bardzo fajna, bardzo mi się podobała. Tak sobie tutaj zapisywałem jeszcze, jakie zagadki jeszcze były spoko. No nie wiem, nawet o tym skarabeuszu i kluczu były naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Okej, zagadka z uciekaniem ojcu, chociaż no trzeba było się domyśleć, o dziwo nie umarliśmy ani razu. To jest bardzo, bardzo dziwne. Spoko były zagadki z tym termometrem, było się łatwo pokapować, o co chodziło. Spoko również była zagadka, jeżeli chodzi o te świece i paliwo. Dopiero potem sobie ogarnąłem, że przecież kurde, no świece w silnikach od kosiarek również występują. Spoko, czy okej, w sumie może. Była ta zagadka z tymi grobami. Która zagadka mi się najbardziej nie podobała? Już nie pamiętam, kurczę, no. Ale któraś była taka irytująca. Że tak latałem i nie mogłem się ogarnąć, co tam zrobić. A nie podobała mi się zagadka z tym dźwiękiem, żeby się dostać do tego Charlesa. To było na przykład słabe. Co jeszcze? No dużo, 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 naprawdę dużo. Można by było sporo jeszcze tam sobie porozmawiać o ten temat. Aczkolwiek, no mówię, nadal grę uważam na plus, bo naprawdę bardzo ciekawie się grało. Nie wiem w sumie po co te różne skiny do tych motorów, to moim zdaniem trochę głupota, ale... No ale twórcy zrobili, trudno jest i tyle. Dobra, widzę, że już mamy godzinę nagrania. Podzielę to na dwa odcinki. Z pewnością to podzielę na dwa odcinki, żeby po prostu mieć materiał jeden dodatkowy w sumie. Tak raz trochę wychujam delikatnie. Nie no, żartuję. Tak go muszę podzielić. Myślę, że już też niedługo będziemy kończyć... Niedługo będziemy kończyć Boże Święty. Moonlightera. O, przypomniałem sobie nazwę gry. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo trochę już tam pozbierałem nawet surowce, żeby wam nie przedłużyć, żeby to już mieć skończone i przechodzimy po prostu na inne gry, bo już naprawdę dużo odcinków z Moonlightera, dużo odcinków z Katy Rain i ja ostatnio tylko tymi dwoma grami żyję, ale dobra, przeszliśmy je, spoko, koniec, zapominamy już o nich, nie ma ich. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się widzimy w następnych odcinkach z innych gier oczywiście. Musiałem się jeszcze jąknąć, jak to ja. Ja mam zresztą problemy z dykcją. Nie wiem, czy wam o tym mówiłem, może zrobimy jakoś niedługo Q&A. Jak to wszystko wygląda, no jakiś special na 250 subskrypcji, no w końcu ze ćwiartka tysiąca, nie? No już się powoli zbliżamy. Dobra, trzymajcie się jeszcze raz. Grał dla was Shiro. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej.